Cześć. Płatne dodatki do gier nie są absolutnie nowym tematem w naszej ulubionej rozrywce, no bo już za czasów PS3 kupowaliśmy je, no i ściągaliśmy jakieś mniejsze lub większe uzupełnienia do naszych ulubionych gier. Poprzez lata jednak ewidentnie widać, że taka zawartość dodatkowa obrała kilka konkretnych form najczęściej. Czasami są to małe elementy, takie jak dodatkowe postaci czy przedmioty, a czasami są to duże rozszerzenia, które nie tylko przedłużają nasz pobyt w danym świecie, ale też otwierają przed nami zupełnie nowe drzwi prowadzące do dalszych, jeszcze wspanialszych przygód. W tym materiale więc postanowiłem przyjrzeć się tylko niektórym dodatkom, które w znaczący sposób wpływają na zwiększenie czasu i chęci w obcowaniu z tymi grami. Uderzcie w dzwonek, dzięki temu pozostajecie z nami na bieżąco i pomagacie nam cały czas, wspieracie nasz rozwój, za co jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni. No a ja zapraszam już na materiał. Jako pierwsze lecą wszystkie te dodatki, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się mniejsze, jednak moim zdaniem mają bardzo duży wpływ na rozgrywkę. Tutaj moim zdaniem idealnym przykładem są dodatkowe postaci we wszystkich bijatykach. Ewidentnie widać, że gry tego typu dziś są inaczej tworzone niż kiedyś. Nawet dana bijatyka sprostała wymaganiom fanów, jej system musi być dopracowany niemalże do perfekcji. No i nie chodzi tu tylko o wklepywanie ciosów lub pięści w twarz przeciwnika, ale przede wszystkim balans poszczególnych zawodników, no i to jak cała gra działa. Grając w te gry uczymy się poszczególnych ciosów i kombosów, nie tylko tymi postaciami, którymi gramy my, no ale też i tych, których używają nasi przeciwnicy. Dorzucanie więc co jakiś czas nowych zawodników, jak na przykład w Tekken 7, ma sens, ponieważ dalej jest to ta sama gra, w którą nauczyliśmy się dobrze grać, no ale świeża krew daje nam szansę na urozmaicenie zabawy, no i spróbowanie zupełnie nowych technik. Sytuacja podobnie wyglądała w Dragon Ball FighterZ. Tutaj pod koniec wydawania DLC ilość dostępnych wojowników praktycznie się podwoiła względem podstawki. W Mortal Kombat 11 z kolei kolejne paczki DLC przyniosły nowych, no i też powracających zawodników. Jednak tutaj twórcy pokusili się o stworzenie dużego rozszerzenia fabularnego, co było właściwie wydarzeniem bez precedensu, no bo wcześniej na taką skalę żadna inna bijatyka nie została w ten sposób rozwinięta. Dodatek Aftermath był świetny i pięknie kończył historię z podstawki. W przypadku DLC do bijatyk mamy więc do czynienia z systemem, który przedłuża zabawę z grą i mowa tutaj o kilku następnych, nawet latach, bo przypominam, że taki Tekken 7 miał swoją premierę w 2017 roku. Innym rodzajem DLC są paczki z różnymi rzeczami w grach, nazwijmy je symulacyjnymi. W tych grach przeważnie skupiamy się na wykonywaniu jakiegoś konkretnego zadania w świecie, który oparty jest o pewną dozę realizmu. Zasada jest taka, że te gry są mega pochłaniające czasowo, no bo wiadomo, aby zrobić coś dobrze, nie można się spieszyć. No inna sprawa jest też taka, że raczej po prostu nie mamy już więcej czasu, aby grać w inną tego typu grę, drugą równocześnie z tą pierwszą. W moim przypadku wiele razy już o tym mówiłem. Jest to SnowRunner, gdzie wcielamy się w kierowcę, którego zadaniem jest dostarczyć lub odebrać ładunek ze wskazanego miejsca. A to, że czasem są to deski z tartaku, a czasami zatopiona na bagnach maszyna, no to już zupełnie inna historia. W tej grze dodatkowa zawartość to nowe tereny do zwiedzania, nowe misje, no ale przede wszystkim też nowe maszyny, którymi przyjdzie nam sterować. Podobna sytuacja występuje w serii Farming Simulator, z tym, że tutaj celem jest uprawianie roli, no i ogólnie stanie się najlepszym farmerem łamane przez rolnikiem w okolicy, aniżeli taplanie się w błocie, no bo ktoś coś zgubił na jakichś tam bezdrożach. I może Wam to zniszczy trochę umysł, to co Wam teraz powiem, ale nie wiem, czy wiedzieliście, ta seria, w sensie Farming Simulator, jest w czołówce popularności gier w naszym kraju. Zdziwieni? Osobiście uważam, że wspieranie gier tego typu właśnie w ten sposób jest optymalne, no bo produkcje te bazują na solidnych fundamentach i podobnie jak w bijatykach, nauczenie się ich zajmuje trochę czasu. No i także też rozbudowanie swojego parku maszyn jest czasochłonne, więc skakanie co roku, wiecie, na nową edycję gry nie jest najlepszym pomysłem w przypadku tych produkcji. Ucieleśnieniem tej teorii jest Minecraft. Nie jest to co prawda symulacja, ale każdy wie, na czym ta gra polega. Tutaj sklep oferujący absurdalną wręcz ilość dodatków pokazuje, że dobra baza może ponieść grę latami. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu mamy też do czynienia z sytuacją, że jeśli stworzycie w tej grze jakąś mega atrakcyjną zawartość, no, czy będzie to jakaś niesamowita lokacja, pakiet skórek lub tekstur, no to możecie umieścić to w dedykowanym sklepie i nawet zarobić parę groszy przy tym. Dla wielu jednak najważniejszymi dodatkami są te, dzięki którym poznamy dalsze losy naszych ulubionych bohaterów lub światów, które odwiedziliśmy. Tutaj na przykład Resident Evil 7 jest świetnym przykładem na to, jak DLC może domknąć, no i w sumie też rozwinąć i tak już mega intrygującą historię z podstawki. Każdy z dodatków pokazuje wydarzenia, których nie mieliśmy szansy zobaczyć w grze podstawowej. Wcielamy się w nich w innych bohaterów, co w tym przypadku dało twórcom jeszcze więcej swobody kreatywnej.
W podstawce była groza i horror i strach, a na przykład w DLC kończącym historię siódemki wcielamy się w brata głowy rodziny, który nas ścigał, kojarzycie go? No i akurat tym jego bratem no to walimy z epy potwory, które wcześniej przyprawiały nas o zawał. No jest ogólnie rzeźnia. Faktycznie Arii 7 bez dodatków to historia niedokończona, więc warto ją poznać choćby pod tym kątem. Bardzo podobnie sprawa wyglądała w Wiedźminie 3 Dziki Gon. Bez dwóch zdań po skończeniu podstawki było nam chyba mało, więc z otwartymi ramionami przyjęliśmy dwa duże fabularne dodatki, które wyszły jakiś czas później. Witaj Geralt, pamiętasz mnie? Dziś oczywiście są one integralną częścią całego pakietu, no i w sumie chyba nawet przestałem to traktować jako DLC, a właśnie jako przedłużenie przygody, skrojone idealnie na miarę. W to po prostu trzeba było zagrać. W ogóle w tych DLC najważniejszym takim czynnikiem jest pewien niedosyt pozostawiony po ukończeniu podstawki. Strzelam, że jest to domena właśnie gier fabularnych najbardziej. Control wraz z dwoma dodatkami też moim zdaniem stanowi całość i znów, nie dość, że dzięki nim mogliśmy zobaczyć jeszcze więcej wykręconych akcji, no to twórcy mogli jeszcze bardziej rozwinąć mechaniki, które stworzyli pierwotnie, no i tym samym dostaliśmy jeszcze więcej strzelania i rzucania przedmiotami. I taką wisienką na torcie dla mnie w tym temacie był Dark Souls 3, no i przede wszystkim Bloodborne, którą tę grę uważam za jedną z najlepszych, w którą grałem w życiu. W przypadku historii o łowcy DLC The Old Hunters było jak najlepszy na świecie deser, zaraz po jednym z najlepszych dań głównych, jakie można tylko zamówić w topowej restauracji. Zdaję sobie sprawę, że mocno tutaj poleciałem z porównaniami, które może nie mówią dokładnie, czym są te dodatki, ale jeśli tak jak ja i wielu innych graczy wkręciliście się w Soulsy, no to dokupienie zawartości dodatkowej do tych gier nie było dla was jakąś tam większą rozkminką. Fakt, że te rozszerzenia były po prostu trafione w punkt, na pewno tylko utwierdził was w przekonaniu, że było warto je nabyć. Na sam koniec zostawiłem gry, które trochę są podobne do symulacji, w tym sensie, że gdy się w nie wciągniemy, no to ciężko się z nich wydostać. No i wynika to głównie z ich mechaniki. Nawet najciekawsze historie opowiedziane drugi raz, no, nie robią już na nas takiego wrażenia jak pierwotnie. Ale wiemy, gry przede wszystkim muszą opierać się na jakichś fajnych mykach i patentach, dla których to właśnie jesteśmy w stanie zarwać często nocki, grając samemu, no albo z innymi. Dla mnie w sumie na PS4 były to dwie gry, Destiny oraz aktualnie Monster Hunter World. Destiny 1 to raczej historia już zamknięta. Przegrałem w niej wiele godzin, także po wyjściu dwójki po jakimś czasie po prostu od niej odpadłem. Ale nie to, że wiecie, było źle czy coś w tym stylu, tylko właśnie dlatego, że żaden, nazwijmy to, normalny, żyjący takim, wiecie, przeciętnym trybem gracz, no myślę, nie jest w stanie pociągnąć równocześnie kilku potężnie wymagających czasowo tytułów. Aczkolwiek, gdy już się na jakiś zdecydujemy, no to DLC gra w nich bardzo ważną rolę. Z prostego powodu. Do naszej ulubionej gry chcemy nowej zawartości. Destiny 2 aktualnie oczekuje na jeden z większych update'ów w tym roku. No jak się wszystko uda, no to do końca roku powinno się to wydarzyć. No ale właśnie dzięki tym rozszerzeniom twórcy dodają bardzo dużo nowych trybów, wyzwań, no czy sprzętu do tej gry. Więc pomimo, że jest to gra free to play, aby optymalnie się tutaj bawić, warto pomyśleć nad zakupem aktualnych największych dodatków. W Monster Hunter World z kolei Iceborne był jednym bardzo dużym dodatkiem, dzięki któremu otrzymaliśmy nowe potwory, nowe lokacje, sprzęt, a nawet mechaniki. Z tym, że bardzo dużo zawartości dodatkowej twórcy w tym tytule dorzucali sukcesywnie do niego za darmo. W sklepie większość rzeczy, które można kupić, to elementy raczej kosmetyczne, ale ja chcąc wesprzeć twórców i tak kupiłem kilka z nich, tak aby pokazać, że jestem z nimi i chcę, żeby robili tego więcej. Biorąc pod uwagę absurdalnie długi czas zabawy, jaki dostarczyła mi, no i w sumie dalej dostarcza ta gra, uważam tę transakcję za fair i udaną. I tutaj trochę na marginesie już, bo w sumie to dodatki do serii Assassin's Creed powinny znaleźć się w poprzedniej kategorii, czyli jeszcze więcej nowych przygód. No ale aktualnie podstawki Assassinów dają nam tak ogromną ilość godzin gry, taki urok serii, no a DLC jeszcze mocniej śrubują ten czas pod sufit. Więc znów, jeśli ktoś nie lubi szybko kończyć swoich przygód, DLC jest tutaj idealnym rozwiązaniem. Keeper. Kończąc ten materiał, w sumie powinienem wspomnieć o nowym takim trendzie, który nasilił się wraz z przejściem generacyjnym pomiędzy PS4 a PS5. Mowa tutaj o wydaniach kompletnych, next-genowych. Pomimo wstecznej kompatybilności, twórcy coraz częściej decydują się nie tylko na podrasowanie swojej produkcji osobnymi asetami dedykowanymi dla PS5, no ale właśnie złożenie podstawowej gry i wszystkich dodatków, które w międzyczasie powstały lub całkowicie nowej zawartości, którą stworzyli. Taki los spotkał obie części Nioh, czyli świetnych Ninja Soulsów. Gra ta, podobnie jak Monster Hunter, może dostarczyć pokaźny wynik na liczniku, jeśli chodzi o granie. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy będziecie chcieli zaliczyć wszystkie rzeczy zawarte w dodatkach.
Ghost of Tsushima, wersja reżyserska, z kolei zawierać będzie, oprócz licznych usprawnień, zupełnie nową, stworzoną od podstaw wyspę, którą przyjdzie nam zwiedzić. Tutaj myślę prywatnie, że twórcom po prostu należy się szacunek za to, co tworzą w kwestii Ghost of Tsushima, jeżeli chodzi o samą grę, no bo jest ona niesamowita i trzeba pamiętać o tym, że dodali oni do gry tryb multi zupełnie za darmo, no a podobnie jak jest wielu z was, tak myślę, po skończeniu Przygodzina, to tak nawet nie szykowałem się, że tryb Legend będzie w ogóle dodany do gry. Podobny temat jest w Death Stranding w wersji dedykowanej na PS5. Tutaj, okej, nie ma nowej wyspy, bo w sumie wysp jako taką w Death Stranding po prostu nie ma, ale jest za to bardzo dużo nowej zawartości, która w momencie premiery gry po prostu nie istniała, więc jej wydanie zbiegło się z wypuszczeniem na rynek gry w wersji next-genowej. Czyli kupując upgrade, dostajemy też sporo nowych rzeczy. Oczywiście form DLC jest wiele. Niektóre świetnie wzbogacają gry, niektóre, zwłaszcza te kosmetyczne, bazują raczej na tym, czy po prostu lubimy dany tytuł na tyle, aby zdobyć odpłatnie jakieś ekstra itemy, które nas interesują. No ale faktycznie myślę, że tak jak ja właśnie do tego podchodzę, no to te, które nabyłem DLC, to były przemyślanym zakupem i kompletnie nie żałuję, że je mam. No i dzięki temu mogę się jeszcze dłużej bawić w gry, które mi się bardzo podobają. Dzięki za dziś. Zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza, co wy sądzicie na temat DLC. Może macie jakieś, które totalnie spełniły wasze oczekiwania albo były w drugą stronę. Jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania na ten temat. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za poświęcony nam czas i do zobaczenia w kolejnym materiale już niebawem. Cześć!